Cześć, witajcie. Wczoraj to jest 29 maja. Jak dla mnie, raptem 3 godziny temu wpadła nowa aktualizacja do No Man's Sky'a, a wraz z nią także najnowsza ekspedycja, o której za chwileczkę sobie troszeczkę powiemy. Ale teraz parę słów dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z No Man's Sky'em, które mają problem, jak tą ekspedycję odpalić. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy to zrobić na naszej głównej postaci. Jedyne, co musimy zrobić, to dostać się na anomalię. I oczywiście, jeżeli jesteśmy już na tym etapie gry. No ale anomalię tak naprawdę możemy już po godzince gry odkryć, więc myślę, że nie będzie to problem. Kiedy wylądujemy, zaraz obok Nexusa mamy terminal ekspedycji. Tym terminalem możemy rozpocząć ekspedycję 13 o nazwie Dryfujący. Wybieramy sobie jakieś początkowe wyposażenie, które chcemy przenieść na tą ekspedycję i startujemy ekspedycję naszą postacią. Drugim sposobem na rozpoczęcie ekspedycji i w sumie sposobem, który ja osobiście preferuję. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że lubię mieć dużo save'ów, ponieważ różne rzeczy na różnych save'ach testuję, na niektórych save'ach już coś zrobiłem, na innych nie, więc lubię mieć tak dość szeroki wachlarz miejsca, w którym akurat jestem, jeśli chodzi o fabułę. Drugim sposobem jest rozpoczęcie po prostu nowej gry. Odpalamy nową grę i na dole mamy ekspedycja 13. Tutaj nie wiem czemu rozbitek, chociaż dryfujący i rozbitek no są to dość zbliżone pojęcia, to jednak poprawną nazwą jest drift, dryfujący, ponieważ z angielska ekspedycja nazywa się Adrift. Ekspedycja rozpoczęła się wczoraj, pozostało około 2 miesięcy do jej zakończenia, 7 tygodni chyba, jeżeli dobrze czytałem w patchnotach. Ekspedycja 13, Drift, oferuje nam dość ciekawe doświadczenie, ponieważ tak jak zawsze w No Man's Sky czuliśmy pewnego rodzaju samotność, tak tutaj zostaliśmy pozbawieni obcych ras, działających stacji kosmicznych, działających sklepów. To poczucie osamotnienia będzie znacznie potężniejsze. Co do samych nagród, dostajemy statek Żelaznego Sępa. Jest to hauler, ale powiem wam, bardzo ciekawie wyglądający. Możemy też zdobyć widmowe fregaty, którymi poszerzymy naszą flotę przy frachtowcu. Oczywiście są też później dalej pewne rzeczy do personalizacji naszej bazy, takie jak części rozbitych statków, plakaty. Dodatkowo tutaj dostaniemy też farbę, którą będziemy mogli pomalować budowane przez nas statki. Także ekspedycja Drift, powiem wam, że zapowiada się naprawdę ciekawie, a jej nagrody są chyba warte, żeby poświęcić jej kilka godzinek i ją ukończyć. Z pewnością będziemy ją ogrywali u mnie na streamach, na co serdecznie zapraszam. No i widzimy się w kosmosie. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.